Do Polski płyną właśnie śmieci z Salwadoru. Wiemy, że protestują mieszkańcy Dąbrowy Górniczej. I w związku z tym pojawiły się takie informacje, że Polska musi takie śmieci przyjąć, musi je zutylizować. Otóż wcale nie musi. To w praktyce wygląda tak, że jeżeli taki kraj jak Salwador, Ameryka Południowa, chce gdzieś te swoje śmieci spalić w odpowiednim miejscu, bo sami po prostu nie mają właściwej spalarni, to dogadują się na zasadach komercyjnych z jakąś spalarnią, na przykład w Europie. I tak też było w przypadku Polski. Jeżeli są już dogadani, to potrzebna jest wtedy jeszcze zgoda Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska. I taka zgoda wcale nie jest wydawana w każdym przypadku. Mniej więcej 30% wniosków jest odrzucanych.